przy sporym zainteresowaniu kibiców od piątku do niedzieli na lodowisku Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbywały się zawody łyżwiarstwa figurowego w ramach 22. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Dolny Śląsk 2016. Świdnickie lodowisko okazało się najszczęśliwsze dla sportowców z Mazowsza. Łyżwiarze ze stolicy wyjechali z 5 medalami, a dodatkowo triumfowali w klasyfikacji klubów i województw. W sumie w zawodach wystartowało 71 zawodników i zawodniczek z 7 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego. Rywalizowano w konkurencjach solistek i solistów oraz par tanecznych. Oto wyniki. Solistki juniorki młodsze A. Pierwsze miejsce Elżbieta Gabryszak, Unia Oświęcim. Drugie miejsce Aleksandra Rudolf Axel Toruń. Trzecie miejsce Oliwia Rzepiel, Euro 6 Warszawa. Solistki juniorki młodsze B. Pierwsze miejsce Gabriela Richter, Ochota Warszawa. Drugie miejsce Amelia Wojtyńska, Ochota Warszawa. Trzecie miejsce Celina Sudnik, ŁTŁF Łódź. Soliści juniorzy młodsi A. Pierwsze miejsce Ryszard Gurtler, Ochota Warszawa. Drugie miejsce Miłosz Witkowski, ŁTŁF Łódź. Trzecie miejsce Kamil Peteja, Spin Katowice. Juniorzy młodsi B. Pierwsze miejsce Kamil Witkowski, ŁTŁF Łódź. Drugie miejsce Piotr Wiśniewski, Axel Toruń. Trzecie miejsce Jakub Lofek, Unia Oświęcim. Oto wyniki dla partanecznych juniorzy młodsi B. Pierwsze miejsce Oliwia Borowska, Filip Bojanowski, Stoczniowiec Gdańsk. Drugie miejsce Julia Gajek, Dawid Kłodziński, Ochota Warszawa. I trzecie miejsce Marta Lewandowska, Jan Lipski, Stoczniowiec Gdańsk. Kolejne zawody w ramach Olimpiady odbędą się na lodowisku w Świdnicy w dniach od 11 do 13 marca. Tym razem rywalizować będą specjaliści od łyżwiarstwa szybkiego na krótkim torze, czyli będziemy prezentować short track.